Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie dla bliźniąt, zodiakalnych bliźniąt na miesiąc kwiecień tego roku 2024. Moi drodzy, zrobimy sobie czytanie bardzo ogólne i na koniec czytania jedną kartę ze świetlistej drogi aniołów. Przesłanie, zobaczymy, co anioły mają do powiedzenia. Dobrze, moi kochani, nie ma co przedłużać, zaczynamy sobie. Ja jestem Baba Jaga, dla niektórych Ewa, to od Was tam zależy, jak lubicie mnie nazywać. Mnie się podoba i to, tylko nie paniujmy sobie, ja jestem Ewa po prostu, żadna pani. Jestem w wieku, w którym... Znowu zaczęłam jeść orzechy, bo wpadłam na pomysł, że mogę je sobie po prostu zetrzeć. Także nie paniujmy sobie, serio. Moi drodzy, zaczynamy. A więc tak, energia ogólna. Rycerz buław. Oj, szybko. Ostrzeżenia, czego nie wiesz. Czego Ci potrzeba, żeby coś zrealizować? Co może się wydarzyć, czego się nie spodziewasz, tak? I co w związku z tym robić, czyli rada. Muszę to tak zrobić, przepraszam Was. Kupiłam obrusik, wygląda jakby był... brudny, ale on takie zagięcia ma, wiecie? Dobrze. Teraz zapytamy, co Wam przeszkadza w tym, żeby zrealizować swój cel, albo co Was blokuje, żeby na przykład postawić na swoim, żeby w końcu było tak, jak powinno być, tak? Królowa Kielichów. Otoczenie. Król buław. Ale tu mamy... Tu się bardzo rodzinnie robi. Ogień i woda. Dobrze. I jaki wynik? Wisielec. I jeszcze poproszę o 3 dodatkowe karty. Dlatego ja nie lubię na wizji tasować, bo to tyle czasu zabiera. Trzy karty jeszcze, poproszę. Oj, jakaś prawda. 8 buław. Słuchajcie, tutaj jest bardzo ogniście i bardzo emocjonalnie, czyli ogień i woda. Ogień i woda, to trzeba uspokoić tutaj. I to będzie uspokojone. Bo jak na razie w tle mamy maga. Przepraszam, waga. Trzeba się uziemić, moi drodzy. Co nam mówi ten rycerz buław? Przepraszam. Tutaj pokazuje się, że albo ktoś już podjął jakieś działania, konkretne jakieś, nie wiem, może sprawy sądowe, albo jakiś sport. Jest tutaj tak zwana odporność na ataki. Czyli poczucie wysokiej wartości nam to może właśnie zapewnić. Co to znaczy poczucie własnej... Przepraszam. Tutaj ktoś może być bardzo nieśmiały, wiecie? I na przykład nie móc walczyć o siebie. Nie potrafi odeprzeć ataków. Albo może wydaje Ci się, że inni Cię atakują. Zaraz sobie tu zrobimy
małą pogadankę. Przede wszystkim pokazuje się mężczyzna albo kobieta, przyjaciel, na którym naprawdę możesz polegać. Osoba, tak powiem. Tu też widać, że albo czekacie na jakąś wiadomość, albo ta wiadomość po prostu przyjdzie do Was i ta wiadomość może wnieść zmiany albo w tej sytuacji, albo w Waszym życiu, albo w pracy, zmiany ogólnie. Tylko ważne jest, żeby być gotowym na te zmiany. Co to znaczy? Żeby wiedzieć, czego się chce, na pewno czego się chce, żeby wiedzieć, o co na przykład w danej sytuacji naprawdę chodzi. Muszę to tak zrobić. I teraz tutaj mamy... Bo jest tutaj coś niejasne, wiecie? I tutaj trzeba to już teraz po prostu, nie wiem skąd ten człowiek wraca, może jest na jakiejś przepustce tutaj skądś, na chwilę, ale to jest tak, dobra, już teraz, okej. Początek jakiegoś czegoś, romansu, nowej znajomości. Tutaj się pokazuje, ktoś albo już poznał osobę taką, albo dopiero pozna, która jest entuzjastycznie nastawiona do życia. To się tak mówi, niepoprawny optymista. Może być ktoś takim optymistą, że inni nawet nie chcą uwierzyć w to, że coś takiego jest możliwe. Jest to osoba ognista, aktywna. Przy takim człowieku czujemy radość, czujemy, że chcemy przy tym człowieku być. Tu też jest, moi drodzy, i mak to jest w ogóle tutaj w tle, to jest, jesteś gotowy i masz wszystko, czego potrzebujesz. To jest warunek tego, tej gotowości. Mam wszystko, czego potrzebuję. Wiem wszystko, co powinnam wiedzieć. Tak? Moje tak mi się włącza, wiecie? Ale ja tego nie lubię. To żeby się tam nikt nie czepiał. Podróż, zmiana pracy. Ktoś myśli o przeprowadzce, ktoś myśli o nowym domu, zakupie, sprzedaży, o wyprowadzce, o rozejściu. Jest tutaj ostrzeżenie przed, jeżeli jesteś żonaty, to uważaj, bo jest tutaj ostrzeżenie przed romansowaniem, przed randkowaniem. Nie wiem, może przez internet, bo tu jakaś prawda wyjdzie na jaw. W tej energii tutaj jest jakiś mężczyzna lub kobieta, która potrafi, a raczej nie, raczej jesteś lub masz partnera, który jest skłonny do tego, żeby nawet skoczyć w bok od garów, od partnerki, od rodziny, żeby sobie po prostu urozmaicić swoje życie, tak? Swoje tam jakieś, znudzi mu się tam, przyjedzie tu. Albo jest to osoba, raczej mężczyzna, który, no, kobieta też nie wykluczam, który właśnie skacze z kwiatka na kwiatek. Jest tutaj ktoś, kto ma osobę, która nie kocha. Ten człowiek poluje na ofiary. Może z więzienia, może gdzieś, może nie wiem, kogo wy tam poznaliście, poznałyście. Jest też tak pokazane, że w tej energii
On robi, ten człowiek, to, co ten człowiek chce. Po prostu. I teraz trzeba coś odpuścić dla jednych, czy w coś się zaangażować. Tu powstaje takie pytanie. Jest pokazana osoba niemoralna, arogancka, działa impulsywnie, no i bardzo często wciąga w to innych. Rodzinę, znajomych, przyjaciół, mąci, żeby tylko coś zdobyć. A na koniec zapomina o tych, których tutaj wciągnął w tą swoją grę. Pokazane są czyjeś tutaj, jak ktoś się niepokoi o coś. Jest tutaj konflikt interesów również. U kogoś więc jest to taka sytuacja, moi kochani, która jest pod panowaniem, mogę powiedzieć, tego właśnie rycerza buław. Albo to jest taka osoba despotyczna, może ma nałogi, może różne nałogi, różnego rodzaju. Może jest to człowiek taki, który kontroluje, on potrafi kontrolować, ma przewagę nad innymi, może nad większą grupą osób. To może być szef, to może być ojciec, to może być, możecie to być nawet wy. Wraca też do kogoś ktoś, kto się zdystansował, albo wraca jakaś sprawa, do której ktoś się zdystansował, nie chce tego w ogóle o tym słyszeć, o tym mówić. Zniknął ktoś, ale wciąż powiem, że jakby ta osoba góruje, może nawet tej osoby już fizycznie nie ma, ale wciąż ta osoba jakby góruje nad tym, co się jeszcze u was dzieje. On jakby będzie chciał narzucić swoją wolę, rozkaz wręcz. Tak to ma być, bo ja tak powiedziałam. Ale to też może być wiadomość jakaś urzędowa, trzeba będzie się podporządkować. Trzeba będzie zaufać, wiesz? I asekuruj się dla własnego dobra. Czyli, co to znaczy? Jest ostrzeżenie przed opuszczeniem domu. Jest ostrzeżenie przed stratą pracy. Tu uważamy, bo jesteś obserwowany, bliźniaku, ale nie wiem, czy chodzi o awans, czy może ty kogoś obserwujesz. Ale to za chwilę o tym powiem. Jest ostrzeżenie przed wyjazdem, przed podróżą, przed urlopem. Albo że komuś brakuje urlopu, powinien. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteście, bo mogą tutaj być jakieś finansowe straty. Na przykład, nie będę wymieniać, co się może stać, jak wyjedziecie, a zwłaszcza nie piszemy na social mediach, że wyjechaliśmy właśnie i proszę bardzo, drzwi są otwarte, tam kluczyk jest w doniczce, nie? No zapraszamy. Przyjeżdżamy dopiero za 7 dni. Macie dużo czasu, żeby to zorganizować. Ludzie robią takie rzeczy. Może też z czegoś zrezygnować na razie. Albo przesunąć na inny termin. Na przykład kupujecie dom. Ja znam osobę, która chcieli kupić dom państwo i
i wyszło w kartach, żeby wziąć, przede wszystkim wziąć kogoś, kto ten dom oceni ze strony budowlanej. Potem, bo ten dom był bardzo tani, ale był bardzo taka ruina, no ale była cudowne coś tam, miejsce, wiecie. No i wzięli tego pana i ten pan powiedział, że remont tego domu to będzie drugie tyle. I stwierdzili, bo po tych kartach właśnie tego pana wzięli i stwierdzili, że na razie poczekają i zobaczcie, tu chodzi o to, żeby się nie złościć, nie rozpaczać, Boże, ja tak chciałam to, tylko prawdopodobnie nie jest ta rzecz dla ciebie. Bo co się potem okazało tam? Okazało się, że w tym miejscu, gdzie ten dom był, już tego w ogóle, nawet tej miejscowości nie ma, jest coś wybudowane. Rozumiecie? No, takie są. Licho nie śpi. Idą święta. Tak? A licho to, wiemy co to jest. Licho to jest diabeł. Licho to jest zło. Aż muszę sprawdzić licho, z którego roku jest to słowo. Jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Lub kłopotami, po prostu. Tu ktoś na przepustce, z przepustki coś. Ja już w ogóle do domu nie zapraszamy nieznajomych. Ktoś się tutaj wysługuje innymi. Rozkazuje. I to nie jest przyjemne. Tu już ktoś ma dosyć. Brakuje komuś odpoczynku, przerwy jakiejś. Od tego pośpiechu, od tego dogadzania wszystkim, od tego pośpiechu walczenia z wiatrakami być może. Jest taka wiadomość do kogoś, żeby się zastanowić, czy właściwie oceniasz tą osobę. Czy to pod wpływem emocji, czy ktoś ci powiedział na ten temat coś. Obojętnie, czy na temat związku, czy pracy. Czy w ogóle miałaś czas, czy miałeś czas, czy ta osoba w ogóle da ci czas? Ktoś może was poganiać. O, to okazja, wiesz, to. Albo, o, ja taki biedny, nieszczęśliwy, potrzebuję teraz na to. Nie. Przede wszystkim ważny jest czas, żeby dokładnie przyjrzeć się temu czemuś, co was interesuje. Bo powiedzieć to mogą nam wszystko, kochani. My w głowie to nawet możemy zabić i to żadnych konsekwencji nie ma. Tak? Ale jeżeli uwierzymy we wszystko, no to ogólnie powiem tak, że zanim zadziałam, pamiętam, co mi powiedziała Baba Jaga. Muszę przemyśleć, muszę pomyśleć o konsekwencjach, które za tym przyjdą. Jakie będą następstwa tego? Jakie ewentualnie mogą być? Czy na pewno mam rację w ogóle? Czy to jest mój kaprys? Czy to czyjś kaprys? Czy zanim się kłócę, to znam temat w ogóle? Czy w ogóle... Słuchajcie, bo to jest tak. My tak sobie, wiecie, jak się to kiedyś mówiło. Zapomniałam, nieważne. Takie, wiecie, bohater, taki bohater z doskoku, nie? Uważajmy, bo kosa trafia na kamień, jak się to mówi. Trafi swój na swego. Taki sam przemądrzały i dopiero pokaże ci ta osoba lub ty pokażesz tej osobie w końcu może, że po prostu no tak się zachowujesz. Jak ja. Masz siłę, żeby pokonać te swoje również ograniczenia. Na przykład jedno z nich, już nie wymieniam nałogów, ale to jest takie
Nikomu już nie mogę zaufać. Takie za każdym razem wybieram partnera. Za każdym razem to samo mi się przytrafia. Za każdym razem on mnie na pewno zdradzi. Ten mnie na pewno oszuka. A ten na pewno oszukał i ja wierzę tej osobie, która to powiedziała. Tylko to jest do momentu. Do momentu, aż załapiesz. Zobacz. Chodzi mi o to, żeby przestać się skupiać na tej osobie. Tylko potem załapiesz, że to nie oni nam coś robią. Czyli nie myślimy tak. Ja wam to chcę dobrze wytłumaczyć, ok? Ja mówię specjalnie tak powoli, żeby każdy mnie dobrze zrozumiał. Nie co on mi zrobił, dlaczego mi to zrobił, zrobiła. Tak się nie zastanawiamy. Nie. Tak o tym już nie myślimy. Już nie myślimy o nich. Bo oni już zrobili to, co chcieli zrobić. Tak? To trzeba zrozumieć. To już się stało. I to nie tylko z tobą to zrobili, prawdopodobnie. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedź, dlaczego ja pozwalam na to, że ten człowiek wybrał sobie mnie na ofiarę. Rozumiesz? Dlaczego ja pozwalam na to, że pracuję ciężko za psie pieniądze? Dlaczego ja pozwalam na to, że nie idę i na przykład nie chcę, załóżmy, przestać pić? Nie, że to te kłopoty, że to. Czy dlaczego ja pozwalam na to, że ta osoba ciągle mnie zdradza? I powiem wam, że są ludzie dobrzy. Nie trzeba tak myśleć, że wszyscy tacy sami. Są ludzie, którym można zaufać. Ale trzeba uwierzyć, że są tacy. Kolejny taki jak tamten, jak tamta, sytuacja, warunki umowy, obojętnie co, to doświadczenie, które teraz właśnie przechodzisz, w przyszłości to będzie przez ciebie rozpoznane. Już się nie dasz nabrać. W przyszłość inwestuj teraz właśnie. Właśnie teraz. Nie rozpaczamy, tylko bierzemy lekcje. Niestety, tak to jest. Nawet czasami, jeśli się boimy spojrzeć na to coś inaczej, boimy się spojrzeć na coś z perspektywy tego człowieka, na tą sprawę normalnie, tak jak to powinno być, obiektywnie, tak? Bo możesz na przykład też spotkać kogoś, kto będzie niedostępny, zraniony. Ale ta miłość, którą ten człowiek może cię obdarzyć, może cię zmienić. Jak to się mówi, tu niektórzy wpadną jak śliwka w kompot. Po prostu zakochają się. Z wzajemnością. Tylko musimy rozpoznawać, wiesz, to, co już było. Także doświadczenia życiowe, moi drodzy, one mają procentować w przyszłości. Nie mamy na doświadczeniach życiowych stanąć i płakać, i rozpaczać, i się bać, i się martwić. Ważne to mieć pewność na jakiś temat. Pozbyć się wątpliwości. Może wam ktoś coś mówi, wy nie chcecie słuchać. Ktoś was chce gdzieś zaprosić. Przyjmij to zaproszenie.
pokazuje nam się tutaj młodszy człowiek, może duchem, może wiekiem. Jest powiedziane, żeby nie ukrywać czegoś, nie działać z ukrycia. Bo pomyśl, jak długo załóżmy taki związek, w którym jedna osoba jest ukrywana, skrywana przed innymi. Jak długo takie coś może trwać ze strony osoby, która jest ukrywana? W święta, bo facet spędza, czy kobieta z rodziną. Też, żeby, jeżeli masz jakieś podejrzenia, rób swoje i bądź cicho. Taka wiadomość jest. Rób swoje i bądź cicho. Paśbunar tych pucharów, on jest skromny, on nie rzuca się w oczy. To może być kolega, to może być przyjaciel, przyjaciółka, pomocnik jakiś, jakiś doradca. On się nie rzuca w oczy. To jest taki... Oj. On bardzo może przysłużyć się Twojej sprawie, chociaż jest w cieniu. Bardzo życzliwa osoba. Może matka, może przyjaciółka, może żona. Może terapeutka jakaś tutaj. Tylko trzeba być miłym, nic na hura. Jest też wiadomość do osoby, która zadowala innych. Zadowala. Załatwia sprawy za nich, płaci rachunki, gotuje. Wszystko robi, żeby inni byli zadowoleni. Ale tu tracisz energię. Tracisz energię. Ktoś traci energię na coś, co i tak po prostu jest bez sensu. Niepotrzebnie ktoś traci energię. Dajcie znać, o co chodzi. Bo to nam pomaga, wiecie? Bo to jest coraz więcej wiedzy na temat kart. Nie trzeba opisywać, nie wiadomo jak, nie? Ale na co niepotrzebnie tracisz energię? Króciutko na przykład, nie? Na kogo? Pomyśleć i tak, no, po co mi to jest? Taki wraca, odchodzi, a ta we łzach się zalewa tutaj łzami. Jeżeli były kłótnie, to może na jakiś czas, może chcę po angielsku powiedzieć. Czekajcie. Jeżeli ktoś się z kimś pokłócił i uważasz, że nie wiem, może ci wstyd, może tej osobie wstyd, może jakoś, no z jakiegoś powodu nie ma śmiałości, tak? No to jest powiedziane, że już czas, żeby się pogodzić. Żeby już tak się nie naburmuszać, wyjaśnić sprawę, przeanalizować. Po prostu tu chodzi o to, że trzeba ponieść jakąś ofiarę, żeby zmienić los na lepszy. Zastanowić się nawet nad samym sobą. Tu jest takie... Tu widać rozwody, tu widać narkotyki, tu jest, nie będę wymieniać, bo mi tu tego nie przepuszczą. Rzucanie nałogów, ktoś się decyduje. Ktoś się decyduje tutaj uciąć coś z kimś, kto ucieka od problemów. Kto ignoruje obowiązki, kto nie myśli. Albo uważa, że nic nie może z tym zrobić. A tu kłopotów przybywa, przybywa.
też jest osoba, która udaje ofiarę, udaje ofiarę. Chce coś od was i udaje ofiarę po prostu. Jaki to on biedny albo biedna. Widać lenia, widać takiego kogoś, kto czeka na zbawienie po prostu. Też niektórzy po prostu mają nie reagować, zatrzymać się i poczekać, jak to, o co pytasz, się potoczy. Po prostu. A tu trzeba już to załatwić po prostu. Ojej, ile po prostu, sorry. Wiecie, jak człowiek myśli i mówi w tym samym czasie, to jest... Chciałam znowu powiedzieć. Po prostu. Powiem tak. Jakie są przeszkody w tobie? Co wpływa, że te emocje, które towarzyszą temu jakiemuś tutaj procesowi, są tak silne? Czemu się tak martwisz strasznie o innych? Za dużo tego, zwolnij. Sobą się zajmij, jest powiedziane. Sobą. Wyjdź do tego kogoś. Może otrzymasz ofertę. Kochasz kogoś, idź, powiedz to. Uwierz tej osobie, że kocha. Jeżeli to czujesz, że osoba cię kocha. Ja tu widzę, że to jest ktoś, kogo znacie. Wyjdź do tego kogoś, może do matki. Idziesz tutaj, albo pozwól sobie na poczucie zasmakowania, albo znowu w twoim związku, albo w ogóle prawdziwej miłości, takiego poczucia bezpieczeństwa. Pozwól sobie na to, żeby ktoś cię objął ramieniem. Poczuj tą prawdziwą miłość, może matczyną. Nie odwracaj się. Jak się odwracamy od przyszłości, to tak jakbyśmy ją chcieli mieć w dupie. Po pierwsze, jakie te emocje, które wam przeszkadzają lub komuś, to jest nieśmiałość, wrażliwość. Jak ta osoba gra na moich emocjach? Kto kogo tutaj szantażuje emocjonalnie? Czego nie mogę zaakceptować? Bo tutaj nie ma tolerancji też na coś. Akceptacji. Wiecie, emocje, one przychodzą i jak człowiek 10 minut posiedzi, zanim cokolwiek zrobi, cokolwiek powie, cokolwiek, chciałam powiedzieć, walnie, tak? To trzeba się uspokoić na 10 minut, dosłownie. Zanim odpowiem, teraz stop, muszę pomyśleć. Bo te emocje, one odchodzą. A one tylko przez moment zagłuszają, zasłaniają ten prawdziwy obraz. I wtedy osoby, które chcą oszukać, one wykorzystują ten moment, że się człowiek cieszy, że to, że nie myśli o drugiej stronie medalu, tak? Wykorzystuje i na przykład namawia nas do czegoś, powoduje, że coś robimy. Wystarczy poczekać, zanim odpowiemy, zanim zareagujemy. Czy też trzeba by się zastanowić na koniec, czy te twoje wyobrażenia o życiu są na podstawie twoich doświadczeń, czy na przykład twojej mamy, czy jeszcze kogoś innego.
czy ktoś ci coś naopowiadał i teraz taki obraz ci stworzył, może ojciec. Czy to są twoje doświadczenia, czy ty to wiesz na pewno, że tak jest, że tak było, czy że tak się dzieje? Tutaj jest do kogoś z was, jeszcze powiem o singlu być może, albo o nawet żonatym. Jest jakaś kobieta, której podobasz się. Jest kobieta, której się podobasz. Tylko emocje zakłócają intuicję, zakłócają mądrość. Pod wpływem emocji trudno nam być obiektywnym. Na przykład też jest takie pokazana tutaj sytuacja, środowisko, w którym żyjemy na pokaz, w którym chcemy pokazać, jaki to dobry, czuły człowiek, albo jaka to dobra, super praca, albo wiecie. A kiedy nikt nie widzi, to tyran jakieś barachło, nie wiadomo jakie. Uniezależnij się od tego kogoś, od tego czegoś, tak? Chodząca dobroci, do ciebie mówię. Uzależnij tą osobę od siebie. Jesteś tutaj po prostu pod wpływem kogoś, ktoś się może znaleźć, albo już jest pod wpływem kogoś, kto nie jest już, kto nie jest obiektywny. Po prostu przedstawiono ci coś inaczej. I to dlatego, że ta osoba ma osobiste powody ku temu. Korzyści. Może macie za pocieszyciela, może macie za jakiegoś powiernika, może macie w ogóle za jakiegoś przynieść, wynieść, pozamiataj. A propos, tutaj przygląda się ktoś, patrzy z góry. Ktoś się czemuś przygląda. Może szef, może sędzia, bo będzie tutaj jest jakaś podjęta decyzja. Dla dobra grupy pokazana, dla dobra rodziny, dla dobra związku, dla dobra swojego. Ale to też może być, tak jak mówię, pracodawca, sędzia, jakiś psychoterapeuta również. Albo może opiekujesz się kimś i każde potknięcie sprawia, twoje potknięcie, albo nie wiem kto to jest, że człowiek się tak ciągle albo wścieka, albo marudzi, albo tak jak wiecie, trenerzy na treningach albo na meczach, nie? No, takie akcje. Uważajcie, jak będziecie jakieś projekty, jakieś nieruchomości, skrupulatnie ma być wszystko. Skrupulatnie. Słuchajcie, tu ktoś traci zainteresowanie czymś, także bardzo dobrze. Ale też osoba może być nieśmiała. Czy to się zmieni? Nie zmieni się. Jeżeli pytasz, czy to coś się zmieni? Nie, bo to jest silniejsze od tego człowieka. Tu jest, będzie odwlekał i odwlekał i odwlekał. No, problemy z nałogami bardzo. To jest najgorsze, żeby z tym się uporać, tak? Ale jest tyle programów. Tyle jest dostępnej wiedzy. Ten wisielec, na koniec powiem tak. On przynosi zrozumienie. Czasami musimy ponieść ofiarę, oczywiście. Nawet mieć złamane serce. Tak nam się wydaje, ale to jest lekcja.
Musimy ponieść tą ofiarę, żeby wyjść z tego błędnego koła, w którym się znajdujemy. Podporządkować się czasami musimy. Ostrzeżenie przed podróżą. Nad fałszywymi tymi słynnymi oczekiwaniami pomyślmy troszkę. Czy ja w ogóle mogę oczekiwać od innych, żeby robili to jak żołnierze w domu na przykład? Bo tutaj jest czyjeś zachowanie nieadekwatne, nieodpowiednie do sytuacji. Jest zmiana w życiu tutaj. Tutaj jest odzyskanie wolności. Jest wyjaśnienie jakiejś właśnie skomplikowanej sytuacji, trudnej. Niektórzy rozpoczynają tu po prostu na nowo, ale już inaczej, już zupełnie inaczej. Tu są właśnie te informacje, albo spotkanie jakieś będzie, które coś wyjaśni. Tylko żeby być miłym, żeby rozumieć, żeby potrafić słuchać. I w końcu spojrzysz na to tak, jak to jest, naprawdę. I wtedy karma się zakończy. I zaczynamy od nowa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I jeszcze karta dodatkowa. Świetlistej drogi aniołów i to jest, te nazwy są, wiecie co, trudne. Heshmalin Zadkiel. Zrobimy sobie to tak. Dobrze, szybciutko przeczytam. Tak jeszcze myślę, co Wam powiedzieć. Kiedy Zadkiel wzywa Cię do Królestwa Heset, nadszedł czas, abyś zatrzymał się na chwilę w swym życiu, bo życie ma dla Ciebie w zanadrzu nieoczekiwane dary i możliwości. Czy jesteś gotów? Tutaj masz możliwość zakręcenia swoim kołem szczęścia. Zobaczcie, co ja powiedziałam. Masz możliwość zakręcenia swoim kołem szczęścia. W jakim kierunku powinieneś jednak zmierzać? Możesz teraz uregulować stare sprawy i zerwać więzy przeszłości i uwolnić się od nich. Dotarłeś do punktu, w którym jesteś gotów wstawić się za swoim szczęściem, niezależnie od opinii świata zewnętrznego. Kiedy osiągnąłeś tę płaszczyznę, rozwinąłeś w sobie świadomość i miłość. Poznałeś skarby swojego wnętrza. Jesteś gotów wybaczyć samemu sobie, ponieważ Bóg już Ci wybaczył. Nie skupiasz już dłużej swojej uwagi na zachowaniu innych, lecz na sobie i swoim własnym rozwoju. Światło w Tobie jest coraz jaśniejsze i mocniejsze. Sam wspierasz siebie w swoim rozwoju. Tutaj możesz zrzucić ze swych ramion ostatnie przeszkadzające Ci ciężary przeszłości, odetchnąć głęboko i doświadczyć siły boskiej łaski. Życie jest darem. Ponosisz odpowiedzialność za to, jak go wykorzystasz? Dziękuję.